No mówię ci, ta wróżka jest zajebista. Mówiłeś, że jest facetem. Tak, ale ona mówi, że jej dusza jest niezależna od ciała. A wróżka to przydomek marketingowy. No bo jakby inaczej miało to brzmieć. Czarodziej? No co ty, za bardzo odjechane. No to nie wiem, to jak jest wiedźma, to może... Zajęte. Okej, okej. No a Mac? No idź do niej po prostu, zobaczysz, zrobi ci to dzień. Tym bardziej po tym, o czym gadaliśmy. To znaczy? No jak się spiłeś i zacząłeś mówić o tym, dobra, jak... Dobra, wiesz co, chyba nie chcę o tym pamiętać. No, takie imprezy bywają najlepsze. Nie rozumiem tego podejścia. Co? Nic. To o czym ci mówiłem. No wiesz, tam o ojcu, o matce i tym dzieciaku i o tej twojej, wiesz, prawdziwej miłości okay. Do... No dobra, wystarczy. Pójdę. Na psychiatrę i tak będę czekał 2 tygodnie, mimo że wizyta jest prywatna. Mówię ci, że nie pożałujesz. No dobra. Myślę, że i tak pożałuję, ale... Przynajmniej jakieś nowe doświadczenie. To prześlij mi adres, nie Jasne. Wiem, SMS-em. Daj znać, jak było. Dobra. Miałem go za rozsądnego gościa. Wróżka. Może ja zostanę wróżką Basią. Dzień dobry. Ponoć jest pan skuteczną wróżką. Zgadza się. Pani. Okej, okay, pani. Usiądźcie. Zatem, co byś chciał wiedzieć? Chciałbym znać przyszłość moich relacji z rodziną. Jest pani w stanie to mi przewidzieć, powiedzieć? To dość częsty temat. Relacje, ludzie, miejsce. Okej, okay. Zanim zaczniemy, może mi pani jakoś udowodnić, że cokolwiek ma tutaj jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, a nie jest tylko wymysłem? Niech mi pani coś powie o mnie. Nie dowiem, ale... W takim razie... Jesteś... Baranem. Słucham? Zodiakalny. Chyba nie, ja jestem z lutego. Jest pewna impulsywność w tobie. Myślisz o sobie jako o człowieku, który jest dość analityczny, ale bywasz jednocześnie dość impulsywny. Bo kiedy zbyt dużo analizy, pewien overthinking, który ci się pojawia, sprawia, że jesteś zmęczony tą ciągłą analizą i gdy w końcu faktycznie nie przemyślisz czegoś dostatecznie i rzucisz się w wir sytuacji, w pewien sposób podlegniesz instynktowi i emocjom, to sprawia, że przez jakiś czas faktycznie pewne rzeczy ci wychodzą, ale gdy w końcu podwinie ci się noga, stajesz się bardzo mało pewny siebie i wszystkich traktujesz jak mędrców. No dobra, to było niezłe, ale wydaje mi się, że na tyle ogólne, że w sumie do każdego by w jakiś sposób pasowało. Ty przychodzisz do mnie, czy ja do ciebie? Dobra, okej. Okay. To jak? Odpowiesz mi? Zanim zacznę. Czy naprawdę chciałbyś znać przyszłość swoich relacji? Tak, znaczy... Czy po prostu sądzisz, że wypada to? Nie. Bez takich, proszę, bez takich. Pani mi powie wróżbę, ja pani zapłacę tyle, ile będzie trzeba i się dogadamy. No, ile to kosztuje? Całość potrwa kilka minut. Ty zdecydujesz, jak mnie wynagrodzisz. Okej. Okay. No, jestem pod miłym wrażeniem. Szacun. Okej. Okay. Dobra, no to proszę robić, co tam trzeba. Świetnie. Zatem najpierw rzucę kośćmi, żebym wiedziała, z jakiego szyfru skorzystać, żebym wiedziała, jak odczytać swoje karty. Okej. Okay. Wszystko jasne? Super. Powiedz jakąś cyfrę od 1 do 6. 4. Pokaż palcami. Mhm. 5.
gdzieś przez pierwiastek sinusa 45 stopni. Zaokrąglimy to i wychodzi. Zaczynamy. Więc pierwsza karta. Figura ojca, może jakiegoś mędrca. Kogoś przewodziciela, tak. Ciekawe. Teraz figura jakiegoś bezpieczeństwa. Może matka. Raczej dziecko bliskich, znajomych twoich rodziców. Do tego przyjaciółka. Przyjaciółka. Jest jeszcze... No, ostatnia. To na koniec. Co mamy tutaj? Ojciec. Według szyfru ojciec był osobą, która... Nie mieliście łatwych relacji, co? Były toksyczne. Mocno opierały się na oczekiwaniach, często wygórowanych. I ciągłej niezgodzie. Matka nie potrafiła dość skutecznie przeciwstawić się ojcu. Przez to ty nie wiedziałeś do końca, czy warto jest jej zaufać, czy może lepiej nie. Kochała cię. To nie podlega żadnym wątpliwościom i sam doskonale to wiesz. Tylko istnieje w tobie pewnego rodzaju żal, że nie była tak idealna, jak właśnie. Zaskakujące, że jednocześnie byłeś ofiarą oczekiwań i pewnego rodzaju kata. Pojawia się też to dziecko, które bezpośrednio nie zawiniło, ale to dziecko było ciągle przyjazne, przyjemne, pracowite i posłuszne. Tak, wywoływało to w tobie niespotykaną do tej pory pogardę. Posłuszeństwo. Zawsze sądziłeś, że potrafisz być bardzo indywidualną jednostką, ale brakowało ci tego samozaparcia i w pewnym sensie chciałeś być w jego miejscu. No i była też ta przyjaciółka. Przyjaciółka, która ciągle była wszystkimi zajęta, ciągle pomagała, chciała jak najlepiej dla wszystkich, ale w końcu spotkała kogoś, kto potrzebował jej pomocy absolutnie. Wasza relacja naturalnie umarła. Nim przejdziemy do sedna. Widzę trzy ścieżki w każdej z tych relacji. Pierwsza. Zupełnie poddasz się tyraństwu ojcu i jednocześnie zachowasz pozory dobrych relacji z matką, ale nie będziesz potrafić sam funkcjonować. Bardzo prawdopodobne, że niezbyt skutecznie będziesz budować kolejne relacje w swoim życiu, co sprawi, że twoja matka będzie ciągle patrzyła na ciebie jako biedne dziecko i nie do końca pozwoli ci dorosnąć. I czasami będzie się zastanawiać, czy nie lepiej, gdybyś postąpił inaczej. To znaczy, żeby ojciec absolutnie zniknął z twojego życia. Ale jednocześnie wtedy zniknęłaby też matka, bo mocno kojarzyłaby ci się z ojcem. Mógłbyś absolutnie znienawidzić tą dwójkę i ta nienawiść mogłaby być pewnego rodzaju paliwem, które byłoby dość skuteczne w osiąganiu twoich celów i w motywacji.
Ale kiedy zniknęliby, to nienawiść zmieniłaby się w pustkę i twoje życie by się rozsypało. Nie miałoby sensu, bo nie ma już kogo nienawidzić. Jest trzecia opcja. Postarasz się wedle swoich zasobów być życzliwym dla tej dwójki, szczególnie dla matki. W pewien sposób dasz do zrozumienia, że realizujesz swój plan na życie, na ich dziecko i mogą cię w tym wspierać, ale mogą też odrzucić to. Z dwojga złego lepiej, żeby jednak mieli wybór. Wtedy zapewne ojciec po jakimś czasie by się zaczął zbliżać do ciebie, a wtedy jednocześnie matka. Oni odbudowaliby może relacja, która kiedyś ich łączyła, a ty uwoliłbyś się od tej całej nienawiści. Chociaż pozostaje jeszcze to dziecko. To dziecko może sprawiać, że będziesz wiecznie nieszczęśliwy. Wiecznie porównywać się do innych, do niego i sądzić, że zmarnowałeś mnóstwo sytuacji w swoim życiu. Okazji, które nigdy się nie powtórzą. Możesz też absolutnie odrzucić to i traktować siebie jako zupełnie odrębny, indywidualny byt, ale w pewien sposób możesz zatracić chęć do rywalizowania cokolwiek, z kimkolwiek. I motywacje mogą być bardzo niejasne. Możesz też zaakceptować, że to inny człowiek, którego nie ma sensu z tobą porównywać. Miał inną historię, miał inne myśli, zmagał się z innymi problemami. I nie wiesz, jak poradziłby sobie, będąc w twojej skórze. Możesz po prostu porównywać się do siebie. Jest w tym jednak pewien haczyk, ponieważ widzisz, zdarzają się takie sytuacje. Wyobraź sobie, że na przykład stracisz nogę. I nie będziesz porównywać swojego czasu na bieg na 100 metrów sprzed tego wypadku, z tej sytuacji. Ale widzisz, warto się porównywać do siebie. Z okresu najbliższego, kilku tygodni, kilku miesięcy. I starać się być jak najlepszy. Z kolei ta osoba, możesz desperacko próbować odbudować tą relację, która możliwe, że już na dobre się skończyła. Możesz też absolutnie odrzucić ją i sądzić, że to była strata czasu, zarówno dla niej, jak i dla ciebie. Ale możesz też wyciągnąć pewne wnioski. Zauważyć, że to była pierwsza osoba, którą szczerze pokochałeś. Która sprawiała, że w pewnym sensie życie miało sens. Nie dość, że potrafiła cię kochać i ty czułeś się kochany, to sam w swój dziwaczny sposób ją kochałeś. Pojawia się też ty. Czarny as. Tak naprawdę osoba, przez którą najbardziej czujesz się nieszczęśliwy, która najbardziej utrudnia ci w życiu codziennym. Jednocześnie cię kocha i nienawidzi, narcystycznie postrzega ciebie jako kogoś wspaniałego, żeby zaraz później nienawidzić cię za odpoczywanie. Możesz... Tu widzę też trzy ścieżki. Możesz absolutnie się temu poddać i żyć w tej zgryźliwości i zgorzchniałości, aż w końcu nie wiadomo, czy sam nie będziesz chciał pozbyć się tego człowieka. Być może będziesz próbować nieudolnie poprawić coś lub zacząć oczekiwać, że świat cię w końcu zaakceptuje i w jakimś stopniu może nawet się to stanie. Ale możesz też w pewien sposób metaforycznie zabić siebie. Po to, aby po pewnym czasie odrodzić się. Zabijając swoje złe nawyki, złe myśli i całe systemy, które po prostu nie działają, ci szkodzą. I znieść całą swoją nienawiść, wziąć odpowiedzialność za siebie i zacząć kochać siebie i innych. Więc jaka będzie przyszłość? Ty mi powiedz. No i jak? No, powiem ci, zrobiła na mnie całkiem wrażenie.
Chociaż no. Dla mnie to była bardziej jakaś dedukcja i nie wiem, statystyka niż magia. A ja tam nie wiem, ważne, że działa. Tak. Wiesz co? Chyba muszę jeszcze do niej wrócić na chwilę. No nie dziwić się. Zapytać o coś. Ja do niej chodzę regularnie. Mhm. Jeśli mogę jeszcze na moment. Mhm. O co chodzi? Wcale nie przepowiedziałeś mi przyszłości. Powiedziałeś o ogólnych zarysach potencjalnej przyszłości, która może się wydarzyć. Ja tylko zinterpretowałem wróżbę. Jaka będzie przyszłość, to zależy od twoich decyzji. Może zabrzmi to głupio, ale czy moglibyśmy się regularnie spotykać na rozmowy o tym? Do mnie jutro, że chciałbyś coś takiego. Zgoda? Świetnie. A jeszcze jedno pytanie. Tak. Dlaczego wróżka? No bo tak. Czarodziej brzmi zbyt odjechanie. No mak? Coś mi nie gra w tej nazwie. Chciałam zostać wiedźminką, ale... Okej. Okay. No. Dziękuję. Więc ostatecznie jestem wróżką. Dlaczego pani? To jest związane z moją duszą i na tym chciałabym zakończyć ten temat. Przepraszam. I jeszcze raz dzięki. Mówiłem. To zobaczymy.